Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Abbasydami w Crusader Kings 3. Tak więc, ostatnio żeśmy poszaleli z podbojami i wizja podbicia świata coraz bardziej staje się realistyczna. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mamy też bardzo, bardzo starego kalifa. No nie jest już w najlepszym zdrowiu w tej chwili z powodu ran, ale z drugiej strony no jest na pewno geniuszem, jeżeli chodzi o umiejętności. No i trzyma się jeszcze nie najgorzej, tak jakby tutaj widzicie, no nie jest najlepiej, ale są też bonusy, które powiedzmy działają na jego korzyść, więc zobaczymy. Jeszcze nie wieszajmy na nim krzyżyka. Może być jakiś rozejm. Dobra. Kolejne rozbudowy. Całkiem nieźle zresztą się rozwinęliśmy ostatnio. A, tu jeszcze parę dni trzeba poczekać, aż to się wszystko ładnie pobuduje elegancko. No, aż miło. I ciągle kasa jest. To nie jest tak, że ledwo se radzimy, tylko naprawdę ta kasa jest. Dobrze. No i gdzie teraz moglibyśmy się skierować? Tak patrzyłem i uważam, że ciekawym celem mogłoby być to. Czyli to jest nasz wnuk, który powiedzmy ma tutaj roszczenia po ojcu. Jego matka jest naszą córką, jego ojciec był bratem obecnego przywódcy. I moglibyśmy złapać taki przyczółek. I myślę, że jest to warty cel operacyjny. No niestety będziemy musieli płynąć morzem, co niezbyt mnie cieszy, szczerze mówiąc. Tak wam od razu powiem, bo no, przerzucanie się morzem jest drogie. Ale działajmy, zobaczymy. Nowy język. Jak najbardziej, władca nie jest jakoś mściwy. Kolejne mizerne przedmioty dostajemy. I też kolejne technologie. No w sumie, co teraz? Wyższa partycja podziału przy dziedziczeniu. Średnio potrzeba nam w tej chwili. Więcej budynków na razie też średnio. To też na razie chyba sobie darujemy. Weźmy szybszy przyrost technologiczny. Czy armia zawodowa wystarczy? Generalnie bym powiedział, że tak, ale to przy ataku z morza to może być troszkę gorzej. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ich zmiażdżymy. Tak. Mimo ogromne tej kary to jednak. O! Jakaś czaszka. Naprawdę porządna i też sporo punktów zwycięstwa, jak na taką dziką akcję z zasadzki. O, wymiana na nowy sprzęt oblężniczy. Myślę, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęliśmy ostatnio. Papież też dostał dość ładnie. Po dupsku. Nasi koledzy chcą znowu dostać? Chyba tak. Dobra. I pięknie. Szybkie zwycięstwo bez wielkich strat. I tym samym łyknęliśmy wszystkie te ziemie. Mam nadzieję, że on jakoś się tutaj utrzyma. Nasz wnuk ma sporo braci, więc... O, jego też jeden z braci tu rządzi. Czyli powinni się trzymać ze sobą. To dobrze, będą sobie pomagać jakby co. Tak mam przynajmniej taką cichą nadzieję. I niestety... Zbliża się nasz czas. Za rok już nasz władca
dokona żywota. Ale to nie znaczy, że nie możemy sobie zrobić porządnej uczty jeszcze. Naprawdę to był wspaniały kalif. Wojowniczy, podbił taki kawał świata. Niestety zdrowie mu jakoś nie dopisuje nagle. Nie bądźmy łaskawi dla tych panów. I możemy też organizować dżihady. Ciekawe. Dżihady o tyle są dobre, że zajmuje się całe terytorium, nawet jeżeli jest podzielone na kilka państw. Czyli w teorii na przykład moglibyśmy coś zająć. O, na przykład zrobić dżihad o Chorwacji. Wtedy wszystkie te państwa jednocześnie by zostały podbite. Co być może nawet zrobimy, bo to jest naprawdę sporo tych pojedynczych terytoriów. O, już nasz przyjaciel umarł. No niestety, nadchodzą ciężkie czasy. Nie ukrywam, że zdaję sobie sprawę. Nasz władca żył tak długo, że jego syn to będzie bez szans, żeby się tak ugruntować na tronie. Czy cieszy mnie to, na ile gospodarka się rozwinęła i w ogóle technologie. No. Tu nasi chyba dalej coś podbijają, z tego co widzę. Nie, to się tak po prostu uznało za nasze, bo kontrolujemy z obydwu stron. Czyli 83 lata przeżył. Ciekawe, czy powiedzą, że umarł z ran, czy po prostu ze starości. Uważam, że no tak bardziej chyba jednak ze starości już. Bo te wszystkie bonusy powinny neutralizować jego rany, przynajmniej w miarę. I stało się. A jednak powiedzieli, że z ran. W wieku 83 lat, po 55 latach rządów. No i zobaczymy. Nadchodzą ciężkie czasy. Nasz nowy kalif, lat 53. Zadowolony z siebie, ufny i towarzyski. Również dość bystry, jeżeli chodzi o wiedzę. Również posiada jedność ciała i umysłu. Znany z organizowania przyjęć. Agresywny w walce. Posiada krew proroka. Jest przystojny, dobrze zbudowany i bystry. I również zdobył jakieś tam doświadczenie na dworze. No dobrze. Teraz zaczniemy od spłacenia długów, bo to nic dobrego mieć długi. Skupmy się znów przynajmniej na jakiś czas na nauce. Niech się państwo dalej pięknie rozwija. No i tu by trzeba było pokombinować. Kto, gdzie, po co i dlaczego. Zacznijmy od tego, że ty, ciężko, nie, ty pójdziesz na to stanowisko. Ty pójdziesz na marszałka. Na mistrza szpiegów. No nic, ten będzie dosyć słaby. Dobra. Czyli ekipę żeśmy jakąś zebrali. Mogło być gorzej. Kolejna rzecz, to na pewno będziemy chcieli zacząć od uczty, żeby sobie po
poprawić relacje ze wszystkimi. Tu zajrzyjmy, żeby to wszystko się ładnie odblokowało. O. No dobrze. Co dalej robimy? Przydałoby się też sojusze z najgłówniejszymi wasalami zawrzeć. Tak mi się coś wydaje, że jest taka możliwość. Przynajmniej tych, którzy by to chcieli. A większość z nich nie chce. No to ciekawe. A ten z Persji chce to dobrze. Okej. No i teraz zobaczmy dziedziców. Ten pan. Dość dobry, jeśli chodzi o szpiegostwo. Rządzi tutaj. Ten mi się podoba. Bardzo dobry w zarządzaniu. Chyba mamy następcę. Też ten wojownik. Kurde, jeden w jeden są nieźli. Tylko jako wojownik ma naprawdę kiepskie wyniki tutaj. Ci są jeszcze młodzi. Ktoś go wychowuje, my. Starą żonę ma. Ja nawet nie. Nie wiem, skoro niestety już wszystkich powydawał bez naszej wiedzy. A to ma dobrą żonę akurat. Dobra, na pewno zostanie wyznaczony na naszego dziedzica w tej sytuacji. Ty, najstarszy, też nie jesteś zły i pewno zostaniesz ministrem, nazwijmy to, spraw wewnętrznych. I na razie, właśnie ten, co ma za tytuł, tu. A, bo tutaj to wszystko się troszkę skomplikowało. Okej, już wiem, co zrobimy. Stworzymy tytuł. Ten zostanie tutaj tytuł. A gdzie jest starszy? Ten dostanie tu całe wybrzeże. I wraz z tytułem królewskim. Dobra. Okej, czyli on praktycznie rządzi tym, co powinien, a jego drugi brat rządzi tym i mógłby dostać również tytuł królewski. Co prawda większość tego terenu nie kontroluje, ale to potem będziemy na bieżąco przesuwać, tak żeby to wyglądało jak trzeba, tylko tu niech się to wszystko jakoś wyklaruje, bo na razie to jest dużo pomniejszych wasali. Liczę, że po jego śmierci to się ładnie podzieli i będziemy to przenosić, czyli to w miarę załatwiliśmy. A nasz dziedzic ma jedno terytorium, co nie jest do końca dobre, no ale trudno. I tak mi się naprawdę podoba, jeśli chodzi o jego cechy. Więc myślę, że jest dobrze. I mamy jeszcze... No, jeszcze mamy dużo synów. Raz, dwa, trzy... Czterech. No będzie trzeba im coś tam pozdobywać. I jedną małą córeczkę. Myślę, że już w wieku 55 lat nie musimy jakoś specjalnie myśleć o kolejnych małżonkach. Niewinna sytuacja, przynajmniej polityczna, tego nie zmusi. No tu te sojusze mogą nam troszkę pomóc. No i już się właśnie zaczyna, więc może będziemy musieli myśleć o małżeństwach. Nie, nasz władca mi się też wydaje tak jak ojciec, przyjazny. Więc nie będziemy tutaj się czepiać nikogo.
No i zobaczymy. Zobaczymy po uczcie, czy się troszkę sytuacja ustabilizuje. Chyba tak. Chyba wyszliśmy z tego pierwszego kryzysu. Czy my mamy kochankę? Nie. Ja nie wiem, kto to jest. Dobra, do zobaczenia, bo nie wierzę, że nasza żona, no nie. Zorganizujmy też tą obowiązkową pielgrzymkę. Droga jak cholera ona zawsze jest, ale myślę, że warto. Bandyci. Nasz władca mi nie wygląda na wojownika. Przecież ma spore szanse. A jest agresywnym atakującym. Zmierzymy się z nimi. A no właśnie. I się skończyło, jak się skończyło. A i jest przystojny, więc nie chciałby specjalnie tracić swojego ładnego wyglądu. A jeszcze o paru rzeczy zapomniałem. Dobrze, że sobie właśnie przypomniałem. Czyli, że trzeba chwilowo podmienić znowu księgi przecież. Typ. Czyli książki. Te dyplomatyczne powinniśmy powywalać. To mało z tyłu. O, tą na pewno chcę. Intrygowa. Ile tych książek jest. Trzeba je ponaprawiać przy okazji, jak już tu jesteśmy. Tą schowamy. Więc ta idzie na 100% na to stanowisko i jeszcze musimy poszukać jednej. Ta do zdrowia, dyplomacja, walka. No tu jest wiedza, taka dosyć kiepska książka. Ta jest wystawiona, wojsko, szpiegostwo. A nie, mamy dwóch dobrych, chociaż chyba ta jest... Też nie wiem, która z nich jest lepsza. Dla 10% nie wiem, czy bym chociaż... Weźmy ją. Dobra. Kolejna rzecz, to chyba tu też można było coś pozmieniać. Dokładnie. Czyli zdejmijmy sobie powiedzmy coś. O, oczywiście już się. Te są do zarządzania, do zarządzania, do zarządzania. Mam naprawdę dużo bajerów. Ok. Czyli to jest maksowane. Niech braciszek zostanie błaznem. Mam nadzieję, że nas nie znienawidzi. Ten jest kiepski, no ale jest. O, poetę o dziwo mamy. I mistrza polowań. Dobra, czyli wszystkie stanowiska obsadziliśmy dosyć ładnie. Ja tego pana bym zatrudnił może, bo może się na lekarza kiedyś przyda, jeżeli coś. No dobrze, czyli misja z pielgrzymką zrobiona. A, niezadowolony, że nie dostał stanowiska. Dobra. Na początek można by w sumie jedno takie spotkanie zorganizować tutaj.
razie weźmy jakiegoś żołdaka. Zostanie żonę. Spróbujmy troszkę schudnąć, bo to może nam w ogóle ograniczyć żywot dość mocno. No i zorganizujmy spotkanie, zobaczymy kto nam przyjdzie. Jakiś wędrowiec. Okej, okay, no taki fanatyk religijny trochę. Czy chcemy go spalić na stosie? Nie, chyba po prostu stwierdzimy, że to jest jego sprawa. Niech tam sobie głosi swoje przemyślenia. Mistrz polowań. Jakiegoś pieseła dostaniemy. No czemu nie? Weźmy sobie psa na polowanie. Jakiś wasal. Ci dwa miasta na rzek rywalizują. Każmy im współpracować. Jesteśmy dosyć takim przyjaznym władcą. Myślę, że no, dosyć dobrze się skończyło. Nie mieliśmy żadnych problematycznych wydarzeń, szczerze mówiąc. Mamy szarego pieseła. Czemu nie? Kolejna rzecz, że my tutaj troszkę sobie zmniejszymy tę ilość wasania tej Saharze, czyli stworzymy tytuł i damy te któremuś z braci. No, z tym mamy sojusz, czyli myślę, że to będzie najrozsądniej przekazać jemu ten tytuł. Okej. O, czemu tego nie dostał? A, bo ci się troszkę bardziej rozrośli. Dobra, nie przeszkadza mi to, jak będziesz miał tam ciut więcej ziemi w tym kierunku. Nawet przyjemnie. Kolejne sojusze. No, z jakimiś mniejszymi, bliższymi lub dalszymi krewniakami zakładam. Czy on przyjął kulturę bułgarską, czy ja do... Tak mi coś przemknęło przed oczami. Niestety tak. No nie, mój drogi, tak to mi się bawić nie będziemy. Czyli tu... A wychowajmy go osobiście, w końcu to będzie król. A tego syna w sumie też możemy wychować, okej. W sumie to jeszcze nie jest ślub, ja chyba zerwę mu te zaręczyny. Jak już są po ślubie, to już nie będę tam kombinował, ale przed ślubem... nie ma żadnych koneksji, nic, no daj spokój. Po co ty ją wziąłeś? To już bym wolał jakąś księżniczkę na przykład stąd. O. Tylko czy tam też jest to potrzebne, czy może jednak wziąć jak zwykle na cechy? Może Gruzinka, albo Persjanka. Albo dobra, niech będzie coś bardziej egzotycznego w tym małżeństwie.
Mamy tam jakichś sojuszników na wschodzie. Nie, żebyśmy potrzebowali pontojne, jakieś wojny będą wciągać. Zresztą chyba już mieliśmy z nimi poprzednio sojusz. Co tu się dzieje, bo tu... Tu już nasi doszli do władzy, to dobrze, chociaż następca jest niestety z Umajadów. Andaluzyjski odłam, ale bardzo zdolni. Podoba mi się. Jemu by trzeba znaleźć było małżonkę. Bo no nie chcemy, żeby umarł bezpotomnie. Więc to jak najbardziej ma tutaj sens. O, tu też powinni już być, tak, niedługo będą nasi. Czy moglibyśmy już zacząć dżihad? Moglibyśmy. Zróbmy to, zobaczymy co się wydarzy. Czyli możemy te dżihady tak wywoływać z marszu, w przeciwieństwie do papieża, który musi się troszkę przygotować. To my się tak bawić nie musimy. Jaki jest układ sił? Zdecydowanie dobry dla nas. Ale pokażmy potęgę świata muzułmańskiego. Mam tylko nadzieję, że się gra nie zwiesi, bo jest tego bliska. Oj, to mogła być przesada, bo teraz to tysiące muzułmanów tu dołącza. On zanim to w tle wszystko przemieli, to nie wiem, czy to pójdzie. Oczywiście świat zapłonął. Dość długo się nasze siły będą zbierać. Mam nadzieję, że mówię, że to jakoś pójdzie. O, ja pamiętam już z kampanii Umajadami. To zbieranie armii to czasami trwa i trwa. To się wszędzie teraz dzieje. Mowy to nie był najlepszy pomysł. Dobra, chyba zrobię małą pauzę w nagrywaniu i puszczę jak to się zbierze, bo no pamiętam, mówię, z kampanii Umajadami, że takie zbieranie całej armii, nasze wezwanie tych wszystkich wasali, to trwa i trwa. Czasami naprawdę długo. Okej, czyli co? Gra się skraszowała i się cofnęła. Po prostu nie była w stanie zebrać tego całego tałataństwa. No. Niestety musimy nie korzystać z tej opcji po prostu. Trudno. Myślałem, że to przejdzie, jak odczekam chwilę, ale... No, tempo było takie, że... Nie wiem, jeden dzień na 5 minut szedł. A jak spróbowałem to włączyć i wyłączyć, żeby zobaczyć, no to się skraszowało i jak widzicie jest troszkę wcześniej, no ale już przynajmniej wiemy to, że pewne rzeczy nie przejdą. A jakiego dzieciaka mamy? A no tak, mamy przecież więcej żon niż jedna, mamy też jakąś młodą nawet żonę. O, nie wiedziałem.
zagrajmy sobie. Myślę, że też postawimy na wiedzę, to jest nasza najlepsza cecha. I oczywiście wygraliśmy. Jak to poszło? O, nie polubił nas specjalnie. No i trzeba zacząć myśleć o ziemiach dla niekończącej się liczby dzieci, których tu mamy, a mamy. Gdzie moglibyśmy czegoś poszukać? Na razie jeszcze chyba o duże terytoria walczyć nie możemy. Czyli to póki co odpada. Ja tak sobie myślę, że można by tutaj przejąć to, że później można było uderzyć na całą Ganę. Czyli teraz zrobimy sobie taką troszkę mikrowojenkę o jedną prowincję. A nam później otworzy drogę do przejęcia całej Gany. Dobra. Kto znów tam kopnął w kalendarz? Marszałek. O, ten pan jest nawet zdolny, tak szczerze mówiąc. Zróbmy mat inaczej, poczekaj, tylko zwolnię. Ty pójdziesz tu, a tego też podmienimy. Tak jest. Nie no, z tym charakterem to nie ma opcji. No dobrze, czy tu będziemy mieli już cel wojny? Praktycznie z marszu. Wszyscy z nami grać w szachy. Co im się stało? Nie sądzę, że nas ktoś pokona tak łatwo. I kolejny wasal nam składa hołdy pięknie. No szkoda, że ta metoda podboju jest nam niedostępna, ale po prostu przy tej liczbie terytoriów, jak to wszystko zaczyna się zbierać, no to gra się wywala. Może to jeszcze raz kiedyś tam sprawdzę później. Zobaczymy, może to upech, ale uważam, że to nie przejdzie. Nie będziemy tylko zastraszać wojskiem. Chciałbym przeciwnika znaleźć. O, czemu nie? Wszystko już jest, czy została tylko droga teologiczna. Sprawdźmy też, czy jest wszystko tu zrobione, jak miało być. No, chyba tak, też tu jest, widzę, dosyć mocno uszkodzony przedmiot. I kolejny syn dorasta, również dosyć zdolny, w szpiegostwie zwłaszcza, z tego co widzę. Przynajmniej odchudzanie się podziałało. Ja, kogoś aresztowaliśmy na pewno, bo no, wynik jest zacny. Oj, ale znów się utyło. I misja wykonana. Niestety, jak mówię, to było tylko jedną prowincję, ale sobie tutaj oczyściliśmy. A, zapomniałem zerwać zaręczyn. No trudno. No trudno. Czyli ty dostaniesz na razie tę ziemię. I zgodnie z planem mamy tutaj ci podbić te wszystkie tereny, tak żeby tutaj
utworzyć Królestwo Songhaju i myślę, że to jest wykonalne jak najbardziej. Stresu nie ma, tu wszystko jest dobrze, tu jest dobrze. No, skupmy się może troszkę na dalszej rozbudowie. Co prawda sporo kasy wyszło, ale dalej mamy jej dosyć. No i jakimś cudem radzimy sobie z zarządzaniem tym wszystkim. Spodziewałem się, że będą problemy, a jednak jest okej. A, bo tu niektórzy to muzułmanie z tego, co widzę. Czy trzeba to w ten sposób zrobić, żeby to ładnie zadziałało. No dobrze. Powinno być ok. Kolejna hybrydyzacja naszej kultury, tym razem z kurdyjską. Zobaczmy, jak z tym wychowaniem, czy... A właśnie, czyli że to trzeba zrobić, też o tym zapomniałem. A, nie, poczekajcie. Nie kliknąłem na... to, co powinienem. Okej, i jeszcze raz. Teraz więźniowie, których jest zaskakująco dużo. I skończyłem. A to mówię, taki był mały Blitzkrieg. Dobra, i ty, synu, dostaniesz te wszystkie ziemie i dostaniesz tytuł królewski w Songhaju. No, a jeszcze tu nie załatwiłem sprawę, czyli też stworzymy tytuł i też damy jemu, bo z nim mamy sojusz. To. No tak się dzieje, jak się czasami coś cofnie o parę tygodni i trzeba pamiętać, co się robiło, a co nie. No dobra. Tutaj widzę też dalszy rozpad. Co nie do końca mnie cieszy, bo to Zaporoże można byłoby dziabnąć, ale... chyba podziałamy po prostu tutaj. Dość duży teren, mocny przeciwnik, trzeba będzie wszystkie siły zmobilizować. Ale myślę, że warto. Ruszamy z pełną mocą tym razem na wojnę. A, tylko że idziemy przez te tereny. O, okej. No teraz tak gra dobrze schodzi, że może... A nie, w tym odcinku nie
Nie będę próbował dżihadu, bo to. No fajna rzecz, ale jak miałbym stracić całą rozgrywkę, to troszkę głupio. O, nasz medyk poszedł w cholerę. Zobaczmy, czy mam kogoś dobrego. No nie, mamy medyka, to nie. Jeszcze z tym, jeżeli mamy medyka, to się nie przejmuje. Na razie idziemy tu zrobić oblężenie. A jasne, weźmy sobie psa na spotkanie rady, ale widzę, że nie wyszło to za dobrze. Ale tracimy siano. Dobra, najpierw szturm. Teraz dzielimy armię na pół. Jedna połowa idzie uderzyć na wrogów. A drugie 80 tysięcy będzie podbijało dalej. O, składa hołd, pięknie. No, to będzie krwawa bitwa. Zdobyliśmy jakiś ich sztandar fajny. Dorzućmy go do kolekcji. I powiedzmy po kolei. Czyli nie robią duży błąd, że tak właśnie dzielą te siły, gdyby... Chociaż zakładam, że i tak by przegrali, to... Akurat w tej wojnie to na pewno, a w bitwie to raczej też. Mamy takie rezerwy, zarówno finansowe, jak i... Okej, pobawmy się, czemu nie? Jesteśmy towarzyscy, więc... To w sumie pasuje do naszego władcy. A ty, cwaniaku, uciekniesz. Bo tu dopadniemy, te siły też uciekną. Niestety, no ale trudno, będziemy się z nimi ganiać wobec tego. Odbijmy to. Szturm. No i idziemy oczywiście na kierunku stolica, myślę. No tu jeszcze jest jedno miasto po drodze. No tak, tam jest ta kuszycka kultura, aby nasz syn się ją za bardzo nie fascynował, bo to by mnie wcale nie cieszyło. Ten, tak, jest ok z naszą kulturą. Też żeśmy to dopilnowali, podobnie teraz będzie trzeba z Bułgarami dopilnować, żeby byli nasi. Dobra, tu jest to oblężenie, a tu nam się udało wroga wreszcie dopaść. Praktycznie unicestwiliśmy jego główne siły, tak patrząc. Ja myślę, że wolę jednak development, wiesz, 15, tak. Ja zawsze uważam, że development to jest bardzo dobra rzecz. O, nowe zlecenia. Kompetentny. Bacz, przecież wątpię, żeby to było lepsze niż to, co mamy. A, jakaś księga, taka trochę... Nie, poczekajcie.
Niech się uczy z tych książek. Ta książka mi się w ogóle podoba, bo wydaje mi się, że jest lepsza od tej. Dokładnie. Tą wojnę trzeba skończyć, bo nas kosztuje majątek. I okej, możemy mieć przyjaciół, czemu nie? Jakieś dziecko z nieznanego pochodzenia. Kogo bym tu ciekawego znalazł? No na pewno nie syna naszego. Weźmy jego, czy trochę stary. Albo weźmy tego pana z Indii. Niech się tylko nawróci, bez problemu. No i wojna wygrana. Całkiem spore terytorium. Całkiem sporo jeńców również. Nie będziemy tak klikać, tylko zrobimy masóweczkę. No, to już ładnie wygląda. Na razie jeszcze nam się dużo czasu życia, mam nadzieję, zostało, więc... To królestwo. Jakieś takie podziabane, to ta chyba resztka, co została z niego, jakich pokonaliśmy, tak. Dobra. Czyli kolejny syn jest pełnoletni. Tym razem się nie bawimy na razie jeszcze w te mniejsze tytuły. Z czasem pewno będziemy, bo no nie zdążymy zdobyć dla wszystkich królestw, ale na chwilę obecną, póki nas stać i mamy takie możliwości, to nie widzę powodu, żeby nie zdobywać dla każdego syna królestwa na razie. Też musimy oczywiście przyglądać to zadowolenie wasali stale. Bo to może nas ugryźć w tyłek. W sumie nie, nie jesteśmy jakoś super religijni, to nie będziemy przy każdej okazji latać na pielgrzymkę. Zresztą te wojny nam dają też całkiem sporo religijności, tak koniec końców bym powiedział. Pieniądze chcesz. No wiadomo, każdy chce. Pazerny dziadu. Dobra. To trzeba pomyśleć, co dalej by nas interesowało. W sumie lepsza skuteczność członków rady, czemu by nie? Można by coś też ponawracać, na przykład tu dokończyć to, oczyszczać. A jak tutaj wygląda? Czy to się już wreszcie zaczęło dzielić? Nie, dalej Bajzel. Tu praktycznie wszystko pod kontrolą. Zadowolenie wasali, czyli na razie to praktycznie równie szybko schodzi nam kara za krótkie rządy, jak i no powiedzmy wchodzi kara za ciągłe wojny, więc staraj to się w miarę ogarnia. No dobra, zobaczmy chociaż. O! I nowa technologia, w sumie technologia, cecha rodowa, o może tak to nazwę. To jest w sumie niezłe, czyli na początkowe to są w sumie wszędzie niezłe. Ale
ale chyba na razie wezmę sobie to, bo to się nam przyda. W sumie to też się może przydać, żeby mieć troszkę lepsze stosunki ze wszystkimi. Czyli te pierwsze cechy, myślę, powykupujemy z różnych rzeczy. O, kolejne dziecko. No właśnie, te dzieci nam się rodzą. No, trzymajmy się też troszkę w miarę z tym, co tam religia nam nakazuje. I zobaczmy w sumie, czy coś poprawiło. Niezbyt ci poprawiło, bo tych synów jeszcze dalej jest dużo. No ale staliśmy się znani z naszego oddania wierze, co już jest sukcesem. Tu na razie chyba nie będziemy nic robić. Ale, ten kraj. Ktoś atakuje? Oni, księstwo. Dyskusyjne, czy jest mi to tak bardzo na rękę, żeby oni tutaj się plenili w tym Hausalandzie, ale chyba pozwolę im na razie wygrać, czyli nie będę się w to mieszał. To w takim razie zróbmy sobie tutaj szybką akcję, te przygraniczne terytoria. To i to. Oj, sorki, ktoś się do drzwi dobija. Dobra. Czyli tu stworzymy królestwo takie, tocząc pomniejsze wojenki. No, zaryzykujmy. No nie, tutaj raczej nie wyjdzie, więc... Brzydki kapłan zostanie ukarany. Nasza żona? Chyba tak, a co się jej stało? Ze starości. No to coś młode jak do starości. Ale też nie była z naszego rodu, czyli... Nie oczekujmy, żeby żyła tyle co nasi. Jednak potęga eugeniki robi swoje. Całkiem niezłe, no, ale chyba dużo gorsze od tego, co mamy. Czy też sprawdzę jeszcze, ale. Nas odstresuje nasz błazen. No i teraz miejmy nadzieję, że to sprawnie się. Przecież, a czemu my używamy takiej zbroi, a nie tej? Ktoś mi to powie. Nie wiem, co tu się stało. Bo tu jest dobrze, tu też. To był wstyd, w czym żeśmy chodzili. I kolejny syn, co nie jest już takie dobre. Co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Nie jest zbyt dobry, ale jest naprawdę ciekawy z wyglądu. Zawsze lubię takie nowości, jak się pojawiają czasem. No i pięknie. Pojmaliśmy dzieciaka, więc była szybka kapitulacja. No i kolejna prowincja idzie dla oczywiście kolejnego w kolejce syna. No
Być może dostanie tytuł królewski, no ale też jest duża szansa, że się nie da tego wszystkiego podbić tak na czas. I co, nie mamy medykantów? Wyglądało, że nie, nie mamy jednak. Nasza żona w miarę nas lawcia, więc może być. I ten jest bardzo, bardzo dobry w swojej pracy. A, ten przedmiot. Tylko, że mówię, no on by stał na tym, a tu mamy tak wypasione rzeczy, że nawet nie myślę, żeby to podmieniać. Co tu się w ogóle dzieje? Gdzie tu... Oh my god, co tu jest? Po tym... Tak to nie wyglądało wcześniej. Tu musi wisieć tą... To idzie w cholerę. To są dynastyczne. No nasz jest w sumie niezły, więc... Niech sobie wisi. No i tu się zastanówmy. Do Dreda to średnią. Ten jest fajny, ale nie dla nas. Tu prawie wszystko jest podobnej jakości. Daje dużo prestiżu, no i sporo renaun. Daje dwa razy więcej renaun w sumie. Chyba, że dać ten, co daje dodatkowego rycerza, bizantyjski. No i tony prestiżu z tych rycerzy, tylko że my prestiżu tak naprawdę więcej nie pragniemy. Więc ja chyba koniec końców wybiorę to. Przynajmniej na razie. No, coś się zbugowało. A, i wojna. No dobra, pomożemy, jeżeli to jest... Czym jesteśmy tu potrzebni? A ta wojna dosyć wyrównana. Powinniśmy to sprawnie ogarnąć. Czy nasz wróg ma praktycznie tutaj jedną prowincję? Nie wiem w ogóle skąd ma tyle wojska, zakładam, że od sojuszników, bo to troszkę inaczej niemożliwe. Coraz bardziej wygląda, że nie jesteśmy tu w ogóle potrzebni. Nowy marszałek. Ten chyba był niezły, no nie, w walce nie był niezły. No dobra. Jak mówię, to są stanowiska polityczne, a nie oparte na umiejętnościach. Taka prawda. Troszkę mnie stres martwi, więc czas na kolejną ucztę, żeby go ograniczyć. Zresztą mój nerwowca jest towarzyski, więc na pewno lubi uczty. No, bądźmy tu mili dla tych typków. Dobrze, i potrzebujemy znów osoby, która się zajmie naprawą artefaktów. Przynajmniej niezłe.
To mi się podoba. Poczekajmy. Jesteśmy zadowoleni z siebie, czyli raczej będziemy dosyć cierpliwi. Ale uciekł. Ciekawe, czy się znajdzie, czy już jest po zawodach. Najgorzej, że nie widzę wrogiej armii, a nie chce mi się troszkę tak stać i czekać na nich. Więc chyba jednak to zignoruje tą wojnę. W międzyczasie się skupimy na przyjemniejszych sprawach, niech ona się skończy, a my potem ruszymy na kolejną jakąś wielką wojnę. Nasi tu nie wygrali jednak, liczyłem, że wygrają. Ta wojna się guza, nie wygrali. Czyli się rozciągnęli i mają teraz drugie księstwo, nawet trzecie. Czyli go nie stworzyli, ale my im je wciśniemy. Jak mówię, nie chcę, żeby zbyt byli połączeni, czyli. On dostanie od nas tą. No niestety wolno ta wojna idzie, nie powiem. O, i tu ktoś to podbił. O, tutaj nasi wasale sobie ładnie poczynają, nie powiem. Kolejne księstwo wpadło. Jak najbardziej zadowolony jestem. Okej, wojna wygrana. To znaczy, że możemy działać dalej. No i myślę, że to będzie tak najbardziej tu pasowało do tego, żeby to w miarę równo podbijać, a nie jakieś dziwaczne granice, żeby się tu robiły. I praktycznie przy granicy jest stolica, czyli zaatakujemy i mam nadzieję, że zakończymy to Blitzkriegiem. Oblężenie trwa, już mamy 50%, bo pierwszym uderzeniem zmiażdżyliśmy całą armię. Dobra, tutaj gdzie jest Sultan Gazi, który. Tego się nie spodziewałem. Cały sułtanat. Bo to są nasi krewni. Pytanie, czy warto? Ale chyba tak. Chyba warto, czyli na troszkę niższych warunkach, jeżeli o to chodzi. Ale czemu nie? No, ci nie chcą, a szkoda. Czyli tutaj nasz rozwój też jakoś tam funkcjonuje. Dobra, no ale skupmy się na tym, co robimy teraz, czyli tutaj. Myślę, że szturm. Połączmy, skasujmy te resztki, co tu się gdzieś próbują odrodzić. Nie będziemy, też poczekajcie. W sumie jesteśmy ufni. Dobra, dajmy mu za tego psa. Ktoś tam zwiał. O, jakaś przyjaźń, czemu nie? Właśnie tyle mamy ludzi, którzy znają różne języki, że liczę, że wprowadzając to, że rosną stosunki między kulturami za naukę języka,
Trochę sobie pomożemy. Zresztą być może jako towarzyski nasz władca powinien się troszkę języków pouczyć. To może nie byłoby i głupie. No ale póki co zrobimy ciach. A to czy jest? O! Tutaj się rozleźli o jeszcze jedną prowincję. Ale dobrze, niech tak to już zostanie. Nie będę tak wszystkiego zawsze wyrównywał. Znaczy staram się, ale nie zawsze się daje. Znajdźmy mu kobitkę. Nie aż tak małą, ale taką. O. Jeszcze sojusz z jakimś sultanatem. Chyba najbardziej to wygląda obiecująco. Patrząc tak na umiejętności plus stanowisko ojca. Kto cię wychowuje? Nie wiem kto, ale to już było wcześniej postanowione. No i pięknie. I tu w Afryce naprawdę ostro działamy, nie powiem. Działamy ostro. Bo tego nie ruszamy, no bo tu rządzą nasi. I tego też nie będziemy ruszać, bo będą tu rządzić nasi. Ale tu resztę możemy na razie pożerać. No ty, biedaku, na razie nie masz tyłu królewskiego, a to się może zawsze zmienić. No i zostaje nam dwóch małolatów. Nie wiem, czy oni już powinni rządzić, ale też mamy już tyle lat, że możemy kopnąć w kalendarz w każdej chwili. Więc trochę wolałbym chyba to jednak im załatwić już niedługo. Dobrze. I rzućmy też okiem na naszego następcę. Ale dzieci napłodził. Ty dzieciorobie. No już 30 na karku. Naprawdę zdolny, jeśli chodzi o zarządzanie. Bardzo zdolny. Ale chyba na tym odcinek skończymy. Czyli dwa następne królestwa. Jedne, myślę, będzie na pewno Ghana, bo tu mamy już możliwość przejęcia jej praktycznie w całości. I myślę, że warto. A drugie zobaczymy. Albo coś tu podziałamy, bo może Wenecję rozbijemy, albo się tu wbijemy na południe Francji, żeby zacząć myśleć o Europie. Bo Kaukaz, widzę, został zdobyty przed naszych, czyli miałem rację, że tu można troszkę pewne rzeczy zignorować i wasale tym się zajmą. Kurde, ten wasal to wyrósł na takiego potężnego, że zastanawiam się, czy nie stworzyć tutaj tytułu Kaukazu i mu nie dać, żeby go troszkę oddzielić tutaj. I to chyba jest niegłupi pomysł nawet. Czyli... A! Nie da rady, bo ten już się ogłosił. No dobra. To może tak być w sumie. No teraz to by trzeba było mu przekazać, a to też jest duży taki blob. A to się później będziemy martwić. No kurde, wkurza mnie to, że nie mogę używać tej opcji z dżihadem, bo na takie rozdrobnione obszary, zwłaszcza gdzieś tutaj, byłaby superancka. A tak by nie trzeba się bawić, jak tu w 10 wojen o każdą małą prowincję. Tego nie lubię tak. Znaczy, gdybym grał nie o podbój świata, to mi to nie przeszkadzało, ale jeżeli mamy się rozrastać tak sprawnie, no to potrzebujemy to zajmować też sprawnie. Przybywa wreszcie aszaryzmu. To mi się podoba. I ty jeszcze w sumie poogarnię tutaj tych, bo to... Właśnie, czy my ich nawróciliśmy wszystkich? Bo tu byli różni tacy... A, tak, nawrócony. Tu jest główny, to jest... No tak. Dobra, na tym kończymy. No i zobaczymy, co nam przyniesie następny odcinek. Na pewno dużo wojen. Tak więc pozdrawiam i do zobaczenia.